Witam wszystkich, już mamy poniedziałek, 2 kwietnia 2018 roku. Ja, kurde, nie wziąłem se karty pamięci do tamtej kamery i bez tuż nagrywam z jednej kamery, ale to nic, bo nie da się wracał. Ja jest w Zabrzegu, przy torach. Także, no jada, kaj mnie tam poniesie. Ja. O, teraz ki lepiej widać. Fajnie. Ja. Dzisiaj jest 2 kwietnia 2018, a zarazem drugi dzień świąt wielkanocnych, a zarazem jeszcze 13. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Ja, to jest jezioro Poczałkowickie. Wieje fest. A ludzi za to nie ma. Trzeba dać pozór na jakimś śmierdzutniku. Się śmierdzut też. Ja już jestem w Goczałkowicach, słuchajcie, takimi trasami to aż przyjemnie się jedzie. No, sezon motocyklowy też się zaczyna. I już jest we Pszczynie, we parku. Kaje Zumek. Ja. Już jest między Pioskiem a Kobiurym. Ja. Jada tym czerwonym, kaj to je, kurde, nie widzę tego, o, genau, tym czerwonym szlakiem. Tu jest ta komaryjka. Ja. Fajnie tak zrobione. No dzisiaj śmiergust je. Ale śmiergustników jak na razie żech nie widział. No jedynie tam jak się we Pszczynie się tam bajtle loły koło chałupy. Ja powiem tak, że to zaniko strasznie. Szkoda, bo to jest fajne. No też godą z kisz tego, żeby też loć tą wodą z głową, z umiarem, bo jak tam co nikierzy leją z kibli, to już jest trochę przesada. Ale tak troszkę tak pyrsznyć, to nie ma źle. No, co po nikierym, to bych nogi ze życi powyrywał. Z kuli tego widzicie, jak ta mapa wygląda. Dajcie pozór. A jo jada tutaj. O. Na Tychy, a potem zobaczę jeszcze, kaj. No bo to dopiero 27 km taki trip, to się nie godzi. No. Dzisiaj jest dobry dzień. Weź tuż można dać czadu, jak to się godo. Ja już je w Prumnicach, to jest taki zamek myśliwski, kiedy wybudował książę Pszczyński. Tam za płotem już widać jezioro Paprocański.
fajnie to taki wygląda, taki myśliwski styl. Ja no kurde, nie dach dziurawy winał. O, tu jest chodniczek nad jezioro, to ja też tam pójdę. Ja już jest Kajsi, no nie Kajsi, bo tam jest Paprocęskie jezioro, tam ta cesta tam idzie, ale słuchajcie, ja już jadę w kierunku Katowic Podlesio, nie wiem czy tam Katowice, dajcie pozór jak gościu fajnie idzie. Ja już jest w Tychach, słuchajcie, na osiedlu Kiesi kręcili taki film Zawrócony i w tym filmie grał Zbigniew Zamachowski i tam jest taka scena, jak się gonili wedle kościoła i to właśnie on tam był kościelnym, nie? I jak zbierał ofiara, to zauważył takiego chłopa, który był w UB, czy w SB, czy pierun wiesz czym, w każdym razie w bezpiece, to w SB, ja. I on wcześniej, ten Zamachowski tam, znaczy on się nazywał Tomasz Siwek, o. I on tam brał udział w takiej demonstracji Solidarności, nie? I tam ten znak Wiktoria, nie? I tam go chycili milicjanty i na komenda go posłali i tam komendantem był Marek Kondrat i ten Tomasz Siwek mu padł cały czas, że się nazywa Tomasz Siwek, nie? Że tam mieszko przy ulicy Rewolucji Październikowej, nie? Ten mu tak bez przerwy tam padł, nie? No ale w każdym razie ta scena ostatnio, kiedy się gonią wedle kościoła, to ja tu jakieś kręcone przy tym osiedlu i tam był ten esbek czy ubek czy pierun wie i ten mu tam godo, że on mu zrobi ze życi za jezdnia tramwajowo. Oczywiście w kościele, jak zbierał ta ofiara, nie? Tam ten chłop się kapnął, co to je, i on wyszedł, nie? No i wyszedł, nie? Oparł się o ścianę, a ten za nim wyszedł, nie? I zaczęli się gonić, nie? No i na początku mu powiedział, ty jest kół, no i tak to się zaczęło. Ja. Także film Zawrócony sobie obejście. To oczywiście nie ma ten kościół, bo tam taka szopa drewniana była, nie? Jak się budowało kościół, ale taką historią z tym jest związana. Tam Zbigniew Zamachowski starał się gadać po śląsku. No niezbyt fajnie mu to wychodzi. Taką imitację śląskości. No ale chłop się tego podołał, więc uznajemy to za dobre
Ja tu sam były pola wtedy. Jak goni się tu gonili. Tutaj tak architektonicznie właśnie ten budynek na cmentarzu. To też wygląda na kościół jako kaplica. To on właśnie przypomina ten z tego filmu. No, że tamten był drzewiany, nie? Bo to była dopiero budowa. Taka drzewiana szopa była. Ja, tak to tu wygląda. Nie wiem, czy to przypadkiem nie reżyserował Kazimierz Kuc. Tego dokładnie nie wiem. Teraz tu jest cmentarz dość wielki. Sam dajcie pozór, jaki burdel jest za cmentarzem. Jeje, dali w Tychach. Słuchajcie, tu trolejbusy jeżdżą. Ja. Widać ta sieć. Tam jest myjnia. Auta myją w poniedziałek wielkanocny. I tutaj mamy fajne oznakowanie tras rowerowych w Tychach. W ogóle Tychy pod względem rowerowym, no to trzeba pochwalić. Ja jadę na Bieruń, czyli tędy. Ja, tak to wygląda właśnie w Tychach. Te trasy. No i w tej chwili będę przejeżdżał pod drogą krajową numer 1. Niedaleko Fiata, ale tam widać no coś, z czego Tychy są fest znane, mianowicie piwo, browary tyskie. A tutaj jest katowicko specjalna strefa ekonomiczna. No tutaj jest coś, co pisowcom się fest nie podoba. Gazeta Wyborcza, Adam Miśnik. A tam jest nowo otwarty Gemini Park w Tychach. Fajnie, wczoraj my widzieli Gemini Park w Bielsku, a teraz w Tychach. No to witam wszystkich z Bierunia. Joję na rynku w Bieruniu. Ja. No przed chwilą, że chcę pojut na tankstoli. Jademy dalej. To jest trasa rowerowa. Ja tu już jechał, chyba to było w maju 2017. Na Nowy Bieruń się jedzie ze Starego. Ja. No tam jest dość ruchliwo droga, także dobrze, że ta trasa tu jest. Szkoda, no, że piesi tu łażą, ale też się nim nie ma co dziwić, bo nie ma chodnika tutaj.
korzenie tutaj wybijają ta kostka. W ogóle to tras się z kostki nie powinno robić moim zdaniem, ale robią tańszym kosztem. Zaś widzimy, o, dajcie pozór, piechury na trasie. Trochę trzepie, bo zbliżał. No nie powinno tak być. Ja przejechałem przez ten most, tam jest Bieruń Nowy. Za mostem to jest Wisła tutaj. Ta granica województw śląskiego i małopolskiego, ja już w Małopolsce. Tu jest most kolejowy. I słuchajcie, go dołek o śmiergustnikach, co jeżdżą, łażą po śmierguście, tam widać Oświęcim. No i jechali autem i hop, nie wiem czy to był hop czy baba, chciał mnie obloć, nie? Ale nie trafił. I poleciało to kajsi dali. Jakoś i baba szła i na tę babę to poleciało. A on celował na mnie, no że jo na tym kole dość gibko jechał i mnie wycelował. Także widzicie, że na kole się też opłaci jechać. Ale że tutaj dostrzegł, sam gnał na południe. Babiogóra widać jeszcze ze ściegiem. Jak gnał, jak te druty są ze strumem. Widać Babiogóra. Ja już jestem przy moście imienia Benedykta XVI. W grudniu my tu byli z Mariolą. Tam się zaczynają fajne trasy na Kraków. I postanowienie jest taki, że w tym sezonie te trasy od samego Krakowa będziemy testować, będziemy sprawdzać, a okazja na pewno będzie w tym sezonie. Ja. Oczywiście tam Soła wpadł do Wisły, a ja jadę tędy już w kierunku Brześć. Ja witam was z Oświęcimia. Najsłynniejszy strum w Polsce. Kajsie premier Szydło rozwaliła. Ja doglądamy to, jak to wygląda po roku. No, praktycznie już nie ma śladu. A tyle haje z tego. I tego hopa no udupić chcą mi nic więcej. Ja już jest po siódmej. Ja już Rzech jest na terenie Stawów w Brzeszczach. Ja, obszar Natura 2000. No i teraz już WTR-ką wydaje hołd dudom. Tutaj będzie jeszcze planowane stacje obsługi rowerzystów. Mam nadzieję, że na planach się no nie skończy. Ja. Słońce zachodzi. No to się bierzemy, bo się zima będzie robić. Ja co prawda galoty jeszcze jedne mam. I sweter. Także nie ma źle. Ja, Jóźrzech jest nad rzeką Białą. Na granicy Kaniowa i Czechowic-Dziedzic. Ja tu w mojej koło stoi. Widzicie, że odblasków nie żałowałych. I dobrze. Bezpieczeństwo najważniejsze. Tam widać już światła Czechowic-Dziedzic i Bielskiego Parku Techniki Lotniczej, który jest w Kaniowie jeszcze.
No, ja już jest w Czechowicach Dziedzicach, kurde, zaś już jest za 15.09. Przy ulicy Traugutta, tutaj jest trasa rowerowo. Kawałek, druga część będzie, a tutaj jest Szula Kajrzech 6 lat chodził. Kajrzech zdawał matura. Ja. Piękne 6 lat. Wspaniałe. To jest tak zwana resortówka. Naprawdę fantastyczny czas. A tam stoi hybrydowy autobus. Ja, Jołżech jest w Miliardowicach. Ligota Miliardowice. No nie widać Szulika, że chodził 8 lot do podstawówki, że tu chodził. No nie widać, ma już jest i nie widać za bardzo, jak ten teren się tutaj zmienił. Powstała sala gimnastyczna. Także no, muszę powiedzieć, że to były naprawdę fajne lata, jakże tu chodził do szkoły w Miliardowicach. No widzicie, mamy jeszcze akcent bożonarodzeniowy. A dzisiaj jest drugi dzień świąt wielkanocnych, właściwie już był. Tak więc przy chałupie jeszcze światełka na Boże Narodzenie. I to taki ewenement w mojej miejscowości. No nieźle. Ja już jest przed kościołem w Miliardowicach. No słuchajcie, nie widać go. Pogaszone, nie? No i seta już mamy. 100 km. Ja. 102 nawet. Także pomału już jademy do domu. A jeśli chodzi o kościół w Miliardowicach, to 8 kwietnia ja, będzie odpust ku czci Miłosierdzia Bożego. Szkulitego rajza będzie trochę później, no bo odpust jest w mojej parafii.